czuję jakiś taki dziwny zapach i tak nie wiedziałam, o co chodzi, i finalnie szczaiłam się, że to są moje ręce. Cześć, witajcie! Przychodzę do Was w tym okresie adwentowym, czyli takich powolnych przygotowań do świąt. Tylko teraz pytanie, czy faktycznie to są powolne przygotowania do świąt, czy już teraz po prostu lecicie z kopyta i kupujecie wszystko jak leci, co myślę, że zwłaszcza widać na YouTubie, że tak to się odbywa. Ja osobiście nie mam na to czasu, bo w tym momencie pracowałam 6 dni w tygodniu i naprawdę przemęczenie daje się we znaki. Także dajcie znać, jak to u Was wygląda i czy już ten taki świąteczny klimat Wam się udzielił, czy nie. Czy jeszcze momencik. Natomiast ja przychodzę do Was z ulubieńcami kwartału i w zasadzie zastanawiałam się, czy w ogóle nagrywać Wam ulubieńców, czy po prostu poczekać już do ulubieńców roku, bo tacy będą. Ja bardzo skrupulatnie zapisuję produkty, których używam, także po prostu wybiorę te, które mi się sprawdziły w tym roku jeszcze, ale stwierdziłam, że nagram, bo tych produktów jest naprawdę sporo i one są moimi ulubionymi w tym momencie, ale pytanie, czy po prostu znajdą się w ulubieńcach roku. Także mam tutaj cały przekrój i pielęgnacji, i kolorówki, zarówno tańsze, jak i droższe propozycje. I jeszcze tylko zanim zaczniemy, poproszę Was standardowo o kciuki w górę i o subskrypcję, żebyście byli na bieżąco i już zaczynamy. Myślę, że część produktów jesteście w stanie odgadnąć, które właśnie znalazły się w ulubieńcach, więc zanim zaczniemy, napiszcie w komentarzu, jakie Waszym zdaniem produkty znajdą się w tych ulubieńcach i potem sprawdzimy, skonfrontujemy to z rzeczywistością, czy mieliście rację. Więc już pokażę Wam pierwszy produkt i myślę, że tutaj nikt nie ma wątpliwości, że znajdzie się. Akurat zużyte opakowanie, ale już nie chciałam sięgać po nowe. To jest oczywiście maseczka z One on One Skin Sub-Zero Depuffing Energy. Taka hydrożelowa maska z naprawdę kosztownej, takiej ekskluzywnej marki, którą stworzył chirurg plastyczny. I jest to maska taka dwuczęściowa, ja zresztą już o niej tyle razy trąbiłam, że na pewno wiecie, o co chodzi. To jest maska z enzymami, z kofeiną i też z peptydami, która automatycznie po prostu zaczyna działać na Waszą skórę. Jest takie mrowienie i ona po zdjęciu, a ja trzymam tą maskę naprawdę długo, no po prostu po zdjęciu mamy wrażenie liftingu twarzy i to się utrzymuje. Też kupiłam sama tą taką drugą wersję różową, która jest bardziej rozjaśniająca, bo też jest hydrożelowa i też była w większej promocji. Natomiast muszę powiedzieć, że ta zdecydowanie ma lepsze działanie, bo tutaj widziałam momentalne działanie. Natomiast przy tamtej, okej, buzia ładnie wyglądała i ta skóra była taka miękka, nawilżona, rozjaśniona. Natomiast to nie był taki efekt wow jak przy tej, więc dajcie znać, jakie są Wasze wrażenia, jeżeli już używaliście. No i tak już będę sobie skakała między drogeriami, tak to nazwijmy. Teraz pokażę Wam róż, o którym też wspominałam. Jest to róż z Nataszy Denony Bloom. Przepiękny, koralowy, rozświetlający róż, który mi osobiście przypomina nieco orgazm z Narsa, co też Wam mówiłam. Uwielbiam ten róż i tak jak nie jestem wielką fanką ogólnie różu do policzków, tak tutaj naprawdę urzekł mnie i to jest drugi róż w mojej kolekcji, który uznaję za taki must have w tym momencie, więc szczerze polecam. Taki pojedynczy róż nie jest aż taki drogi, bo chyba kosztuje tam około 70 zł. Taka ciekawostka, że w dalszym ciągu wchodzą niektóre kody zniżkowe, takie Black Friday'owe na Look Fantastic, więc warto sprawdzać i próbować, czy któryś Wam załapie, jeżeli planujecie zakupy. Także tutaj to kosztuje jakieś 7 dyszek, może tam jakaś zniżka wejdzie, więc to jest jeszcze do przełknięcia cena, a róż starczy na wieki. I kolejny produkt też widzieliście na moim kanale nie raz, nie dwa, bo jest to esencja z BRTC, która już praktycznie została zdenkowana i zaraz ją wrzucę do denka, które też po prostu wysypuje mi się z pod toaletki i chyba nawet jak będę nagrywała denko, to podzielę to na dwie części, bo jest tego za dużo, zdecydowanie za dużo, przesadziłam. Jeżeli chodzi o tą esencję, to jest to świetny produkt rozjaśniający, wygładzający, ujędrniający, tylko że tych
efektów nie widzimy od razu. I gdyby używać tego produktu jako takiej typowej esencji, ewentualnie zamiast toniku, to myślę, że trzeba było naprawdę dłuższy czas używać, żeby zauważyć te efekty. Natomiast to jest po prostu cudowny produkt do nasączania masek w płachcie, tych takich w formie kapsułek, które można kupić na AliExpress za grosze. Podlinkuję Wam ewentualnie, żebyście nie musieli sami szukać. Po nasączeniu takiej maseczki, po trzymaniu jej te powiedzmy 15-20 minut, bo to też nie są takie mega wtedy nasączone maski, jak te hydrożelowe, czy jakieś tam inne po prostu kupne, to po zdjęciu takiej maseczki momentalnie widać rozjaśnienie. Ta buzia jest po prostu momentalnie jaśniejsza. Jest ujędrniona, nawodniona, no po prostu jest cudowna. I właśnie w takiej formie praktycznie całą tą esencję zużyłam. Mam ją od lipca, także naprawdę niewiele czasu zajęło mi zużycie jej w takiej formie. Gdybym normalnie używała, to pewnie troszeczkę dłużej, ale w tym celu też Wam polecam ją kupić. Do nasączania masek w płachcie zobaczycie różnicę. Marka BRTC ma taki opatentowany kompleks, on nazywa się Fermentox i tutaj tego kompleksu jest 95,3%, także dosyć sporo. Oprócz tego mamy też różne inne fermentowane składniki, czyli coś typowego dla esencji, także alantoina, adenozyna, czyli też silny składnik przeciwzmarszczkowy, propanediol, taki nośnik składników aktywnych i też nawilżacz silny, wyciąg z rumianku, z lawendy. To jest świetny produkt dla cer tłustych, mieszanych, suchych, dojrzałych, po prostu każdego rodzaju cery. Szczerze Wam polecam. Zerknijcie, jak będzie jakaś promka na koreańskie kosmetyki, to warto sobie to przytulić. Ta esencja jest gdzieś tam w topce moich esencji do twarzy. Teraz pokażę Wam coś z kategorii akcesoriów i ja wiem, że może powinnam się już tego pozbyć, ale działa nadal tak samo i tak potem jeszcze używam czegoś do mycia twarzy, bo jest to gąbeczka konjac. Jest to gąbeczka, może ktoś z Was poznaje, która była w pudełku Look Fantastic. Takim dawno temu, w którym to akurat zapomnieli mi włożyć dwóch produktów i zrobiłam aferę. Ale zwrócili mi pieniążki. Chyba tak, pieniążki, na pewno nie produkty, tylko pieniążki. To jest konjac z marki Soul Eco. To jest chyba jedyny konjac, który miałam do tej pory, który zachowuje się w taki sposób, bo on bardzo szybko namaka, nie jest jak kamień i też jest bardzo mięciutki. Naprawdę, to nie jest jak taki typowy konjac, który czasem jest jak kamień i też jest dosyć szorstki, tylko ta struktura jest taka gładka, że to jest mój idealny produkt w tym momencie do zmywania niemal wszystkiego z twarzy, czyli maseczek, olejków do makijażu, nawet żeli do mycia twarzy, po prostu do wszystkiego. I sprawia mi to taką przyjemność, że nawet zmywam tym oczy, oczywiście tak bardzo delikatnie, ale naprawdę jest mega. I żałuję, bardzo żałuję, że nie wrzuciłam do koszyka, jak robiłam ostatnio zakupy na Look Fantastic, że nie wrzuciłam też tej gąbeczki od nich. Jakoś tak nie skojarzyłam faktów, że to jest ta marka i że też były przecenione, w tym momencie też wchodzi kod zniżkowy i one wychodzą za jakieś 23 zł. Także myślę, że przy kolejnych zakupach na Look Fantastic na pewno zrobię zapas tych gąbek, tak żeby ewentualnie się pożegnać z tą, która już ma za dużo czasu już ją mam i po prostu kupić sobie coś nowego. Jeżeli macie awersję do konjaków, bo powiedzmy spotkaliście się z takimi, które są drapiące, jakieś takie twarde, czy bardzo szybko robią się jak kamień i potem nie możecie ich ogarnąć i trzeba wyrzucać, to tutaj naprawdę szczerze polecam. Ja już tą gąbkę mam, nie będę mówiła ile w sumie. Kto subskrybuje Look Fantastic, ten na pewno kojarzy z kiedy to jest gąbka, ale staram się naprawdę bardzo dobrze myć ją i zresztą potem i tak jeszcze myję twarz po użyciu tej gąbki, także nawet jeżeli jakieś bakterie tam są, to potem i tak je zmywam. Więc mam nadzieję, że się wystarczająco wytłumaczyłam ze swojego postępowania. No i tak, przejdziemy do kolejnych produktów. Kolejny produkt będzie bardzo związany z konjakiem, bo przeważnie właśnie konjakiem zmywam ten produkt. I jest to olejek do demakijażu, który przed chwilą okazało się, że troszeczkę mi cieknie, bo się położył. Także nic dziwnego, że cieknie. Także nie bierzcie go w podróż, jeżeli go macie, bo on też jest z jakiegoś kalendarza, nie powiem z jakiego, żeby nie spoilerować, bo nie pamiętam, czy on już tak jakby był do tego 6 grudnia, czy nie. Także to jest olejek Supreme Skin Cleansing Oil z marki Molly.
tak się chyba czyta, Mauli 100 ml i to właśnie było w jednym z kalendarzy adwentowych. Tutaj mamy różnego rodzaju olejki, jest z drzewa sandałowego, jest jaśminowy, jest z drzewa nim, chyba tak się to czyta, nem, i jest jeszcze moringa, dzika róża i jojoba. Także dosyć sporo tych olejków. Ogólnie drzewo nim, prawie jak nim, łakocie i witaminy. To drzewo strasznie śmierdzi, a raczej ten olejek z tego drzewa. I o ile ja de facto nie czuję tego zapachu, jak robię demakijaż, tak potem na przykład moje ręce pachną tym. I pamiętam, że jak użyłam pierwszy raz tego olejku, to jakoś tak siedziałam, chyba montowałam film i tak czuję jakiś taki dziwny zapach i tak nie wiedziałam, o co chodzi i finalnie szczaiłam się, że to są moje ręce. Także jednak jakiś tam zapach to daje, ale nie jest on aż tak drażniący, myślę, że idzie się przyzwyczaić. Zresztą znam osoby, które lubią ten zapach. No ja po prostu niekoniecznie, ale jeżeli chodzi o samo działanie i właściwości, to po prostu to jest chyba pierwszy olejek do demakijażu, który lubię, bo ja nie jestem wielkim fanem olejków do demakijażu i przecudownie robi demakijaż, czyli po prostu zmywa przede wszystkim tusz do rzęs i ogólnie całą buzię. Ale myślę, że gdybym nie miała konjaka i gdybym właśnie nie używała konjaka do ściągnięcia tego wszystkiego, to może bym mniej lubiła ten olejek, może po prostu konjak mi otworzył oczy na użytkowanie olejków, nie wiem. Jeżeli tak jest, to tym bardziej Wam polecam konjak. A jeżeli chodzi o ten olejek, naprawdę w tym momencie, jak używam innych produktów do demakijażu, to widzę różnicę. I często jest tak, że jeszcze domywam tym oczy chociażby, żeby już te wszystkie pozostałości zmyć. A jeżeli chodzi o same właściwości, to on ma oczywiście właściwości też pielęgnujące. Przede wszystkim nie wysusza, nie zaburza bariery hydrolipidowej, no i też dba o nasze rzęsy i brwi. Więc naprawdę, no to też nie jest tani produkt, ale mówię, był w kalendarzu, więc tutaj można mi to wybaczyć. I myślę, że jeżeli mi się skończy, to może na jakiejś promocji pokuszę się o jego zakup, ewentualnie będę szukała zamienników. Pewnie tak będzie. Także tutaj szczerze Wam polecam. A no jeżeli oczywiście kupiliście ten kalendarz, o którym mówię, ale nie mówię który, to dajcie znać, jak Wam się sprawdza, jeżeli już zaczęliście używać. To jeżeli jesteśmy przy demakijażu, to pokażę Wam bardzo tanią propozycję i jest to Dolina Czeremchy, taki olejowy krem do mycia twarzy. I sam ten opis naprawdę świetnie opisuje ten produkt, bo to jest taki jakby olejek, ale taka forma ni to balsamu, ni to kremu. Bardzo ciekawe, naprawdę bardzo ciekawa forma, która też się momentalnie rozpuszcza, zamienia w olejek i możemy jeszcze wykonać masaż twarzy przy okazji demakijażu. Też bardzo dobrze rozpuszcza cały makijaż. Potem oczywiście ściągam konjakiem i to jest dodatkowo przyjemne. Dodatkowym atutem jest jego zapach, bo po prostu pachnie owocami leśnymi. O, to jest tak intensywny zapach owoców leśnych, że po prostu chce się to zjeść. Naprawdę. Jeżeli jeszcze wtedy, jak recenzowałam te produkty, nie zdołaliście kupić go, bo on chyba był niedostępny wtedy, to teraz można to nadrobić. Mam nadzieję, że jakaś tam zniżka będzie, kod zniżkowy, bo naprawdę jest to cudowny produkt i bardzo wydajny. Ja już mam go od... Mam już na pewno z 2 miesiące. Używam tak powiedzmy 2-3 razy w tygodniu i jeszcze naprawdę sporo mi zostało. Naprawdę trzeba niewiele, żeby umyć całą buzię. Oczywiście potem i tak używam produktu na bazie wody do makijażu, czy tam po prostu do zmycia pozostałości, bo ten produkt nie emulguje. On po prostu zamienia się w olejek i zmywamy go, tak jak mówię, ściągamy konjakiem najlepiej. Jeżeli jesteśmy przy okazji mycia twarzy, oczyszczania twarzy, to też myślę, że nikogo nie zdziwi, że tutaj znalazła się Emma Hardy, akurat tutaj taka ta mała wersja maski detoksykującej z różową glinką australijską, którą kupiłam też w pełnowymiarowym wydaniu. Tutaj akurat 15 ml z któregoś kalendarza adwentowego, też w sumie nie pamiętam nawet, ale i tak bym Wam nie powiedziała. Jest to produkt, który przepięknie oczyszcza buzię. On zawiera w sobie też delikatne
delikatne enzymy, plus jeszcze glinka, która jest i delikatna, bo to jest różowa glinka, i też te enzymy złuszczają delikatnie naskórek. Też ma składniki, które zmniejszają zaczerwienienie skóry, więc automatycznie też tak jakby rozjaśniają tą buzię, wygładzają, świetnie oczyszcza pory, po prostu momentalnie tych porów nie ma zanieczyszczonych. I naprawdę uwielbiam efekt, jaki daje ta maseczka. Ja ją kupiłam oczywiście w promocji na Black Friday. W tym momencie jest droższa niż na Black Friday, ale myślę, że też warto jej się przyjrzeć. Jeżeli gdzieś tam będę widziała mega promkę na te produkty, to dam Wam cynk. Mam tutaj aż 3 sera do twarzy i jedno jest całkowicie wykończone, 2 są gdzieś tak więcej niż połowa jest zużyta i zacznę od tego totalnie wykończonego. To jest serum z Good Molecules, czyli marki, która nie jest dostępna w Polsce, nawet chyba nie jest dostępna w Europie. Ja ten produkt dostałam po prostu z Babylish. To jest sklep, który ma po prostu produkty Good Molecules i można zamówić do Polski te produkty. Czy będzie doliczane jakiś cło, czy bardziej może VAT niż cło, bo zakładam, że na jakieś wielkie kwoty zamówienia to nie będą, bo to są ogólnie tanie produkty. Ciężko mi powiedzieć. I mi się jeszcze nie zdarzyło, robiąc zakupy właśnie ze Stanów Zjednoczonych, żebym kiedykolwiek zapłaciła czy VAT, czy cło. Może kwestia szczęścia, lepiej nie zapeszać. Natomiast nigdy nie miałam takiej sytuacji, tak samo też z kalendarzem Skin Store, bo wiele osób pytało, nigdy nie miałam takiej sytuacji i nie płaciłam, natomiast jestem pewna, że może ktoś mieć pecha i jednak zapłacić. Wracając do tego produktu, to jest produkt serum, takie depigmentacyjne, właśnie w celu rozjaśnienia różnych przebarwień, z niacynamidem. I tutaj tego niacynamidu nie mamy aż tak dużo, bo jest raptem 5%, jak dobrze pamiętam, bo u nich fajnie, że na opakowaniu zawsze są wypisane składniki aktywne procentowo, czyli mamy skład plus obok jest procent, w jakim stężeniu mamy ten składnik. I ogólnie marka Good Molecules jest mocno porównywana do The Ordinary z racji tego, że mają właśnie podobne składy, dobre składy i wysokie stężenia składników aktywnych. No i ceny też są na podobnym poziomie. Śmiem twierdzić, że Good Molecules jest tańsze. I jak na razie chyba nawet bardziej skuteczne niż The Ordinary. To był pierwszy produkt z niacynamidem, jaki zaczęłam używać w takiej formie serum. I te 5% myślę, że na moment, kiedy zaczynałam używać go, to był odpowiedni, bo z każdym składnikiem aktywnym, takim silniejszym, powinniśmy stopniowo wdrażać do naszej pielęgnacji. Tak jest z retinolem, że najlepiej jest zaczynać od małych stężeń, z witaminą C, z niacynamidem właśnie. I tutaj te 5% mimo wszystko dało mi naprawdę mega efekty i mega szybkie efekty. Ja dosłownie po tygodniu czasu widziałam rozjaśnienie buzi, moje zaczerwienienia były takie złagodzone, pory były zdecydowanie mniejsze i też ogólnie zaskórniki były tak mniej widoczne. Także naprawdę po tym produkcie widziałam natychmiastowe efekty. I też dałam jakąś tam końcówkę mojej koleżance, która też chciała zlikwidować przebarwienia i ona też potwierdziła, że u niej bardzo szybko ten produkt dał efekty. Więc tutaj naprawdę, jeżeli będziecie mieli okazję mieć styczność z tą marką, to szczerze Wam polecam. Oni ogólnie mają bardzo dużo produktów właśnie takich depigmentacyjnych. Jest tonik z niacynamidem, jest właśnie serum z niacynamidem, jest chyba jeszcze serum z wyższym stężeniem niacynamidu, no po prostu mega. Także jak będę miała okazję jeszcze przytulić te produkty, to zdecydowanie to zrobię. Są świetne, jak za tą cenę, także tutaj szczerze Wam polecam. Jak jesteśmy przy skutecznych serach z natychmiastowymi efektami, to nie mogę nie wspomnieć o marce DS i jest to akurat przeciwstarzeniowe wodne serum do twarzy z kwasami. Ja tutaj zużyłam tego serum już co najmniej połowę, lekko ponad. To jest serum, które też zawiera niacynamid w składzie. Poza tym zawiera oczywiście kwasy, które mają delikatnie złuszczać nasz naskórek i też
działać przeciwzmarszczkowo, tak może bardziej ujędrniająco, no i też właśnie rozjaśnić naszą buzię, więc muszę Wam powiedzieć, że naprawdę to jest produkt, po którym zawsze po jego użyciu następnego dnia mam taką mega miękką i jakby ujędrnioną skórę. Zawsze rano budzę się z taką buzią jakby dziecka, naprawdę taką napiętą i raczej to nie jest efekt placebo i jakiejś autosugestii, tylko faktycznie to jest działanie tego produktu. On zawiera w sobie kwasy, więc też trzeba uważać z łączeniem z innymi składnikami aktywnymi, ale jeżeli używacie tylko tego, powiedzmy tonik, jakiś taki z mało wyszukanym składem i na to to, a potem krem, to gwarantuję Wam, że naprawdę zobaczycie efekty. Z racji tego, że tutaj są kwasy, to oczywiście trzeba stosować ochronę przeciwsłoneczną rano i też stosować raz na, powiedzmy, tam parę dni. Jak zobaczycie, że Wasza skóra dobrze reaguje na ten składnik, ogólnie na te składniki aktywne, to można zacząć używać częściej. Znam osoby, które używają po prostu codziennie tego produktu, bo ich buzia już tak jakby się przyzwyczaiła do takiej porcji składników aktywnych. Naprawdę świetny produkt i ja z kim nie rozmawiam, to też polecam ten produkt. I myślę, że tutaj też się nikt nie zdziwi, jak pokażę jeszcze serum z KOI. Serum dwufazowe, czyli z fazą wodną i fazą olejową, z dużą dawką witaminy C poprzez zawartość śliwki i kakadu. Mamy też rokitnik i olej z marchwi i to wszystko sprawia, że po użyciu tego produktu buzia staje się momentalnie ujednolicona, wygląda tak zdrowie, ma taki naturalny, zdrowy glow. Uwielbiam tego produktu używać rano, tak jakby pod kosmetyki kolorowe. Powiedzmy, nakładam ten produkt, nie nakładam kremu często, bo już tak jakby nie odczuwam potrzeby nakładania kremu, bo to jest wystarczająco taki nawilżający i też natłuszczający produkt. I potem po jakichś 15-20 minutach przechodzę do aplikacji makijażu, bo to jest ten czas mój taki na picie kawy i jakieś tam inne czynności. I naprawdę wszystkie kosmetyki jak do tej pory świetnie mi się na nim trzymają. On sprawia, że ta buzia jest taka mięciutka i tak jakby wszystko, co na nią nałożę, wygląda zdrowiej i tak naturalniej. Także każdy podkład, każdy krem BB CC w tym momencie nakładam na ten produkt i też go zużyłam, no tak połowę. Myślę, że połowa gdzieś tutaj się zaczyna dno, więc gdzieś tak połowę na pewno zużyłam i też z miłą chęcią będę używała w dalszym ciągu. W tym momencie też używałam, jakoś tak na noc użyłam ampułki z firmy Babor, też z dwufazową taką. Ona też była w jakimś kalendarzu adwentowym. I muszę powiedzieć, że działanie jest bardzo podobne do tego serum, z tą różnicą, że ta ampułka z Babor jest znacznie droższa w przeliczeniu na mililitry niż to serum. A i jeszcze właśnie z marki KOI mam zniżkę taką świąteczną. Dostałam od nich prezent, co zresztą pokazywałam na Instagramie, z też kodem rabatowym, tak niespodziewanie. Kasia Święta, bez polskich znaków, tak brzmi kod, tak jakbym ja była święta. Nie wydaje mi się. Natomiast to jest kod na zestawy prezentowe. Także może właśnie w tym okresie takim mikołajkowo-świątecznym Wam się przyda. Jak będziecie jakiś zestaw kupować, to koniecznie z tym serum. Naprawdę, to jest sztos. Tutaj pokażę Wam też produkt, który gdzieś tam niedługo wykończę, bo zostało go tyle. Jest to balsam. Taki balsam, jak on się nazywa? Delikatny balsam do wrażliwej skóry głowy. I ja wielokrotnie polecałam ten produkt w komentarzach. Jak ktoś się mnie pytał o produkty do wrażliwej skóry głowy, co polecam, że też ma swędzącą skórę głowy. I przeważnie polecałam zestaw szampon i właśnie ten balsam, ale głównie balsam ze względu na to, że to jest produkt, który możemy nakładać na skórę głowy i po prostu normalnie spłukać. Także używamy tego jako odżywki, tylko że nakładamy na skórę głowy, co sprawia, że skóra głowy staje się automatycznie ukojona i nie powinna przynajmniej swędzić i też mamy odpowiednie nawilżenie. Często jest tak, że ta skóra głowy swędzi ze względu na przesuszenie, ze względu na różnego rodzaju jakieś składniki w produktach, których używamy, czy to do mycia, czy do stylizacji. A tutaj ten produkt ma nawilżyć odpowiednio, zwłaszcza, że tutaj mamy aloes w składzie w dosyć sporym stężeniu. No i co mamy? Mnóstwo ekstraktów różnego rodzaju i składników takich naturalnych, bo to jest produkt naturalny. To jest oczywiście Eolab, powiedziałam?
chyba nie powiedziałam. Także naprawdę polecam. W tym momencie też używam tak na skórę głowy zastępczo orientany. Tego też takiego balsamu, czy tam odżywki z orientany, które Wam pokazywałam w którymś filmie, razem z szamponem. Przetestowałam i tamtą odżywkę też można używać na skórę głowy i też tak jakby koi tą skórę głowy i nie robi przyklapu. Także tutaj szczerze polecam, jeżeli borykacie się ze swędzącą skórą głowy, to też powinno być remedium na Wasze problemy. I ostatni już produkt pielęgnacyjny i też akurat do skóry głowy bardziej, aniżeli do włosów, ale no po prostu do włosów. Jest to szampon w kostce do właśnie mycia włosów z marki Soap Shop i nazywa się Yen od Yennefer, czyli w nawiązaniu do Wiedźmina, którego uwielbiam. Jest to produkt o przecudownym zapachu, który pachnie właśnie jak Yennefer, czyli bzem i agrestem. Produkt, który dodatkowo jeszcze lśni i ten blask faktycznie tam może minimalnie rozświetla nasze włosy. Świetnie się spienia, także też z łatwością myjemy nasze włosy, nie szarpiąc ich, ani nie wyrywając. Pozostawia włosy bardzo miękkie, bardzo łatwo się je potem rozczesuje. Nawet można nie używać odżywki do włosów i tutaj myślę, że krzywdy by nie zrobił. Jest to naprawdę świetny produkt i jest w topce moich szamponów w kostce, bo taki ranking tworzę. Także naprawdę on jest gdzieś tam może na pierwszym miejscu w tym momencie. Myślę, że egzekwo jest na pierwszym miejscu. W tym momencie też testuję jeszcze jeden szampon w kostce, który jest naprawdę wysoko. Natomiast jeżeli lubicie taki intensywny, piękny zapach i właśnie takie działania, o którym powiedziałam, to myślę, że warto też zerknąć na produkty ogólnie tej marki, bo oni mają prześwietne grafiki, nawiązania do fantastyki i też ogólnie produkty są na wysokim poziomie, także szczerze Wam polecam ten szampon. Ja go używam tam powiedzmy raz w tygodniu, a naprawdę zużycie jest zerowe i też bardzo dobrze się go przechowuje. Ja przechowuję w dalszym ciągu w tym kartoniku, tylko zostawiam do wyschnięcia i potem jak już jest suche, a bardzo szybko wysycha, to z powrotem wkładam do kartonu, więc też nie trzeba się bawić w jakieś specjalne mydelniczki, aczkolwiek można. Jak będę robiła jakieś zakupy na AliExpress, to myślę, że też przytulę jakieś mydelniczki, bo tych szamponów w kostce i ogólnie mydeł trochę mam. Tutaj też Wam pokażę produkt z kategorii akcesoria. To jest czyścik na sucho, akurat ten, który ja mam jest z Glam Shopu, natomiast takich czyścików na rynku jest sporo, bo sama szukałam. I też mogę Wam podlinkować ewentualnie coś w tym stylu, bo chyba tego jeszcze nie ma na stronie Glam Shopu. Natomiast idea jest taka, że mamy tutaj taką gąbkę, którą można normalnie myć, która jest taka chropowata i to mi przypomina trochę tą taką chropowatą część gąbki do zmywania naczyń. I w ten sposób po prostu pocierając o tą powierzchnię czyścimy nasz pędzel. Tak na szybko, jeżeli potrzebujemy akurat tego pędzla, a on nie jest umyty, a nie mamy czasu go myć tak normalnie. Także naprawdę mega praktyczny produkt i ja jestem kupiona i w tym momencie już nie wyobrażam sobie po prostu egzystowania bez tego. Ostatnie produkty to są produkty kolorowe i na pewno mogłabym więcej tutaj wrzucić. Natomiast nie przesadzajmy, to wszystko będzie w ulubieńcach roku. Też nikogo na pewno nie zdziwi, że znalazła się tutaj pomadka z Ila Maska. Z tej takiej serii Ultra Matter, czyli matowych pomadek, ale bardzo komfortowych w noszeniu, dosyć trwałych, ale nie wysuszających ust, bo to też nie jest taka, wiecie, pomadka, która zastyga na amen, czy robi nam skorupę na ustach, tylko naprawdę jest bardzo komfortowa, nie wysusza moich mega wysuszonych ust i ma przepiękne kolory, a przynajmniej dwa kolory, te takie najjaśniejsze. I ten, który myślę, że skradł nie tylko moje, ale i Wasze serce, bo przeważnie pytaliście o kolor pomadki w momencie, kiedy to miałam, to jest Climax. To też było w jednym z kalendarzy adwentowych, ale oczywiście nie będę mówiła, którym. Mega produkt i też Wam polecam. W tym momencie chyba dalej jest promocja, też na tak jakby Black Friday, na Look Fantastic, więc jeszcze można kupić tą pomadkę taniej, ale oczywiście to do Waszej decyzji. Kolejny produkt, o który też wielokrotnie pytaliście się mnie i który specjalnie też użyłam w tym momencie, bo miałam niepomalowane paznokcie, ale myślę sobie, będę o tym mówić
to pomaluję. To jest lakier do paznokci z Yves Rocher. Lakier, który też był w kalendarzu Yves Rocher z tej serii Go Green. I to jest lakier w kolorze 10 bodajże. Rose Hortensia. 5 ml chyba, one ogólnie występują w większej pojemności, natomiast tutaj jest 5 ml. Ma prześwietny pędzelek, który jest dosyć szeroki, także po prostu momentalnie pokrywam całą powierzchnię paznokcia, bardzo szybko zastyga i de facto trzyma się tak umiarkowanie 3 dni. Przeważnie ja nakładam tylko jedną warstwę, więc może dlatego krócej się trzyma. W końcu muszę nałożyć ze dwie warstwy, ale często po prostu nie mam czasu. Natomiast bardzo szybko się nim pracuje, dobrze wygląda i ogólnie no, jest lepszy dla środowiska, także to jest właśnie też jeden z moich ulubieńców. O ostatnim produkcie też wielokrotnie wspominałam, chociażby nawet przy ostatnim makijażu, filmie z makijażem, który zresztą dał mi do myślenia. Mam wrażenie, że Wy nie lubicie u mnie tematyki makijażowej, także to takie moje przemyślenia, ale abstrahując od tego, puder z Estée Lauder. Puder wykańczający, taki udoskonalający z nazwy Perfecting Loose Powder w kolorze Translucent, czyli taki bez koloru. Mimo, że gdzieś tam minimalnie ten kolor jest widoczny, to on jest oczywiście niewidoczny na skórze. Puder, który jest bardzo miałki, satynowy, idealny pod oczy i też idealny do wykończenia całej twarzy. Nie jest suchy, nie daje efektu płaskiego matu, momentalnie tak jakby wygładza tą buzię. No po prostu cud, miód, orzeszki. I będzie na pewno bardzo wydajny. W dalszym ciągu chyba jest jakaś tam promocja na niego. Także gdzieś tam można go kupić za cenę około 100 zł, tam 110-120, ale starczy naprawdę na wieki. Gdzieś tam jakieś zarzuty też padły, że on robi efekt flashbacku. Ja nie odnotowałam takiego efektu. Może dlatego, że nie robię sobie zdjęć z flashem. Nie wiem, czy Wy robicie sobie często zdjęcia z flashem. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz robiłam sobie takie zdjęcie, poza właśnie sprawdzeniem, czy jakiś produkt daje efekt flashbacku. Nie pamiętam, czy przy tym produkcie robiłam, chyba tak, i nie odnotowałam tego efektu, ale może dlatego, że ja niewiele daję produktu. Staram się naprawdę dawać dosyć cienkie warstwy jakiegokolwiek produktu, jak nakładam na twarz, więc może po prostu to jest kwestia ilości. Jeżeli używaliście tego pudru i odnotowaliście taki efekt, to dajcie znać w komentarzu, bo lepiej jest to skonfrontować z osobami, które używały produktu, niż po prostu takimi, które gdzieś tam słyszały, że ktoś mówił, że taki efekt daje. To już są wszystkie produkty, które chciałam Wam pokazać. Myślę, że jeszcze parę mogłabym wrzucić tutaj do ulubieńców, ale nie przesadzajmy, już niedługo będą ulubieńcy roku i pielęgnacyjni, i kosmetyczni. Tak jak zresztą Wam mówiłam, ja dosyć skrupulatnie robię notatki, kataloguję produkty, których używam, więc wybiorę na pewno takie, które są topką, także z góry Was zapraszam już na ten filmik. Też oczywiście zapraszam Was na kolejne filmy. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, że w międzyczasie daliście kciuka w górę, że subskrybujecie mój kanał i już do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!